Witajcie w trzecim odcinku naszego cyklu w Khan Academy poświęconego współczesnej kosmologii. Wszechświat jest olbrzymi. Ciężko sobie nawet wyobrazić, jak daleko są różne obiekty, takie jak inne galaktyki czy nawet gwiazdy w naszej własnej galaktyce, czyli Drodze Mlecznej. Ale w życiu codziennym mamy pewne doświadczenia, dzięki którym potrafimy na przykład szacować odległości do różnych obiektów, zwłaszcza kiedy możemy sobie poradzić z różnymi przyrządami. Zacznijmy więc od tego, jak mierzymy odległości na Ziemi. Podajmy tylko kilka prostych przykładów. Możemy się posłużyć taśmą mierniczą, za pomocą której możemy zmierzyć na przykład własny wzrost, czy też możemy pomierzyć sobie długość, szerokość i głębokość kartonu, jeżeli chcemy go wysłać wcześniej na pocztę, żeby sprawdzić, czy nie przekracza jakichś limitów. Możemy dystans naszego spaceru na przykład zmierzyć za pomocą drogomierza. Oczywiście używamy też dalmierzy laserowych, ale przestrzeń kosmiczna jest naprawdę ogromna i tutaj nasze doświadczenie nas zawodzi. Ciężko nam sobie nawet wyobrazić takie odległości, a co dopiero zmierzyć. Zwłaszcza, że nie możemy w żaden sposób używać takich narzędzi jak taśma miernicza, czy drogomierz, czy nawet tarmierz laserowy ponad najbliższe nam otoczenie ziemskie. W astronomii i kosmologii musimy sobie jakoś poradzić z tym pomiarem odległości. I to, bo bez zmierzenia, czy też choćby dobrego oszacowania odległości, nie mamy szans ani rozumieć, ani badać kosmosu. Więc astronomowie mają cały worek różnych przemyślnych sposobów i sztuczek na pomiar odległości do różnych obiektów we wszechświecie. W ten sposób definiujemy główną metodę, kategorię takich metod pomiaru odległości, którą nazwiemy świecami standardowymi. Te rysujemy pomiar świeczki. Oczywiście nie są to tak prawdziwe świece, tylko różne obiekty, które wyświecają promieniowanie ze znaną nam i mniej więcej stałą mocą. Czyli są to różne obiekty, których moc promieniowania znamy, czyli moc promieniowania jest nam znana i mniej więcej stała. Wówczas można użyć prawa odwrotnych kwadratów, czyli wiemy, że coś będąc od nas coraz dalej, czyli coś, co jest dwa razy dalej, świeci cztery razy słabiej, czyli to jest R, 2R, o tym już mówiliśmy, 3R, a jeżeli jest 3 razy dalej, to świeci 9 razy słabiej i w ten sposób sobie radzimy. Metodą, którą możemy się posłużyć, by zmierzyć odległość do najbliższych gwiazd, jest to metoda tak zwanej pomiaru paralaksy, a w zasadzie pomiaru kąta paralaksy. Jest to bardzo prosta metoda opierająca się o zjawisko geometryczne, polegające na tym, że jeżeli patrzymy na jakiś pobliski nam pierwszoplanowy punkt z dwóch różnych miejsc, no to będzie się wydawał nam, że się przesunie na tle bardzo znacznie odleglejszych gwiazd. Czyli mamy obserwatora na przykład, mamy dwa punkty, mamy pobliską gwiazdę i mamy jakieś tło po odległych gwiazd. I raz patrzymy na tą gwiazdę pod takim kątem, wtedy ona nam się wyda w tym miejscu, a innym razem spójrzmy na taką gwiazdę pod innym kątem i wtedy ona nam się przesunie na tle znacznie odleglejszych obiektów. To zjawisko pozwala nam mierzyć odległości. I oczywiście wystarczy nam wykorzystać to, że Ziemia podróżuje dookoła Słońca. Mierząc pozycję gwiazdy co pół roku, jesteśmy w stanie wykorzystać wielkość orbity Ziemi, czyli prawie 300 milionów kilometrów, które tutaj się znajdują, żeby zmierzyć odległość przez pozorne przesunięcie gwiazdy na tle odleglejszych gwiazd. Niestety, te skoki są coraz mniejsze, im dalej jest gwiazda, której odległość chcemy zmierzyć. I w zasadzie przy granicy 10 tysięcy lat świetlnych te pozorne przesunięcie staje się tak małe, że już żadnymi teleskopami nie jesteśmy w stanie go zmierzyć. Jeżeli chcemy sięgnąć dalej, musimy się posłużyć już innymi metodami. O jednej z takich metod już mówiliśmy w przypadku omawiania odkrycia przez Edwina Hubble'a ucieczki galaktyk. I tutaj rzeczywiście trafiamy już w końcu na pierwszą taką prawdziwą świecę standardową. Jest to metoda używania gwiazd zmiennych Cepheid. Czyli mamy gwiazdy, które są właśnie rodzajem takiej świecy standardowej, ponieważ możemy dosyć dobrze oszacować ich stałą moc promieniowania, a to dlatego, że one rozszerzają się i kurczą w bardzo regularny sposób, zmieniając swoją jasność. Cykl ten jest dłuższy w przypadku jaśniejszych zmiennych typu Cepheidy, a krótszy w przypadku gwiazd słabszych, ciemniejszych. To daje nam możliwość poznania prawdziwej jasności oraz zmierzenia odległości do pobliskich galaktyk, nawet do tak dużych odległości jak 100 milionów lat świetlnych. Kolejną świecą standardową, którą możemy się posłużyć, by zmierzyć odległość do 300 milionów lat świetnych, jest zależność Tulego Fischera od nazwiska odkrywców. Jest to taka zależność, która występuje w przypadku galaktyk spiralnych i tylko spiralnych. Otóż Tully Fischer, obserwując i badając zdjęcia i różne pomiary dotyczące galaktyk spiralnych, zauważyli,
że prędkość obrotu dysku galaktyki spiralnej, którą możemy zmierzyć analizując światło z dwóch różnych końców tego dysku i patrząc na efekt Dopplera, prędkość rotacji, jak szybko krąży dysk gwiazdowy takiej galaktyki spiralnej, zależy od jej jasności. Czyli im szybciej powraca się dana galaktyka, tym jest jaśniejsza. Wobec czego, jeżeli dobrze przeanalizujemy takie galaktyki, zwłaszcza te, które są blisko nas, bo do których znamy odległości z innych pomiarów, możemy wyskalować nam tą zależność Talego-Fischera i wtedy, mierząc prędkość rotacji odległych galaktyk, możemy oszacować ich odległość do nas, właśnie używając ich jak świec standardowych. Kolejnym zjawiskiem, którym możemy się posłużyć w budowaniu naszej drabinki odległości i świec standardowych, jest tak zwane zjawisko związane z limitem Chandrasekhara. Ten limit wiąże się z powstawaniem zjawiska, które nazywamy wybuchami gwiazd supernowych typu 1A. Chandrasekhar obliczył, że istnieje granica masy białego karła, nieprzekraczalna fizyczna granica. Otóż nie mogą istnieć białe karły masywniejsze niż 1,4 masy Słońca, tak to oznaczane. Jest to próg, który obecnie nazywamy granicą Chandrasekhara. Powyżej tej masy biały karzeł nie jest w stanie się utrzymać jako zwarty obiekt i dojdzie do jego rozerwania w postaci potężnej eksplozji termonuklearnej. Takie eksplozje właśnie widzimy z nawet najdalszych prawie że zakątków Wszechświata, bo są to jedne z najpotężniejszych eksplozji w przyrodzie, jako wybuchy gwiazd supernowych typu 1A. A ponieważ za każdym razem wiąże się z nim przekroczenie masy o tej samej wielkości, czyli jakby zawsze jest ta sama masa graniczna białego karła we wnętrzu takiego wybuchu, wobec czego takie wybuchy supernowych możemy traktować jako wybuchy o znanej nam całkowitej mocy. Do takich eksplozji dochodzi, kiedy biały karzeł zbiera jej materię, pochłania z gwiazdy towarzysza, gdy oczywiście w pewnym momencie pochłonie jej za dużo, przekracza granicę Chandrasekhara i wybucha cały układ jako supernowa typu 1A. Jest to jedno z najbardziej potężnych nam dostępnych dzięki przyrodzie narzędzi do pomiaru odległości we Wszechświecie. Oczywiście, żeby móc zmierzyć odległość do jakiejś galaktyki bądź gwiazdy, musimy tą gwiazdę bądź galaktykę obserwować. W przypadku bardzo odległych galaktyk widzimy je tylko, jeżeli wybuchnie w nich supernowa. Ale co zrobić, jeżeli mamy po prostu światło jakiejś galaktyki trochę bliżej od nas, a nie wybucha tam żadna supernowa, a nie jesteśmy w stanie dostrzec tam żadnych cefei, bo jest zbyt daleko? Otóż możemy użyć prawa Hubble'a i zmierzyć przesunięcie ku czerwieni, nazywane z języka angielskiego redshiftem, czyli to w jaki sposób, jak mocno ku czerwonej części widma przesunęły się światło danej galaktyki i jak już mówiliśmy o tym w odcinku, w którym mówiliśmy ekspansję Wszechświata, możemy użyć prawa Hubble'a, czyli tego, że jakby prędkość ucieczki galaktyki, prawda, od nas jest wprost proporcjonalna do jej odległości od nas. Po prostu gdzie H0 to jest ta stała Hubble'a, która mówi nam, jak szybko Wszechświat rozszerza się obecnie. Ale jeżeli wiemy, w jaki sposób Wszechświat się, jak się zmieniało tempo ekspansji Wszechświata w ciągu historii, jeżeli znamy tą stałą Hubble'a na różnych etapach historii Wszechświata, możemy użyć odpowiednich wzorów matematycznych, żeby oszacować właśnie, jakiemu przesunięciu ku czerwieni powinna odpowiadać pewna odległość galaktyki R. I wtedy używamy przesunięcia ku czerwieni, które oznacza się w kosmologii literą Z, a to wielkość pomnożona przez prędkość światła daje nam prędkość ucieczki galaktyki od nas. Ponieważ jeżeli już widzimy jakąś galaktykę, zazwyczaj mamy jej światło, my możemy zmierzyć jej przesunięcie ku czerwieni i wtedy widzimy, że najdalsze galaktyki mają najbardziej poczerwienione światło, a te pobliskie dużo mniej. W ten sposób możemy też oszacować odległość do galaktyk. Ale ważne zastrzeżenie, musimy naprawdę znać i rozumieć to, jak zmienia się tempo ekspansji Wszechświata w ciągu jego historii. I to jest dosyć ważne, mocne założenie.